analizie zgromadzonego materiału dowodowego. Sąd uznał, iż analiza, która została przednio przeprowadzona przez prokuratora okręgową w Opolu przed podjęciem decyzji o użyciu śledztwa, jest w pełni uprawniona i nie zgodzono się z zarzutami podniesionymi przez pełnomocnika pokrzywdzonego. Sąd ocenił ten stan rzeczy w sposób zbieżny z argumentacją oskarżyciela publicznego prokuratora i decyzja o umorzeniu śledztwa w przypadku sądu jest prawidłowa. Szczegóły natomiast wszystkie zostaną zgadane pisemnym uzasadnieniem, które w ciągu 7 dni sporządzone, następnie przesłane wraz z aktami prokuratorze okręgowego Opolu, a także pokrzywdzonemu i jego pełnomocnikowi. Natomiast w dniu dzisiejszym to wszystko. Dziękuję.